Nasz park miejski pięknie jest dnia na dzień, powstaje wspaniały plac zabaw. Bywam tam osobiście z patyczkami, z dziećmi i widzę, że w ostatnim czasie te urządzenia rekreacyjne bardzo się podobają dzieciom. Ale wiem, że ta inwestycja nie jest jeszcze zakończona, a w sobotę i w niedzielę były tam tłumy dzieci i powiedzmy ta inwestycja w pewien sposób jest dewastowana, bo panowie nakładali tą masę elastyczną, żeby dzieci jak spadną z tych pająków nic sobie nie zrobiły, a dzieciaki tam skakały. Czy my jako miasto do inwestora możemy poprosić ich o większe zabezpieczenie tego terenu? Myślę, że z bezpieczeństwem dla dzieci, a dzieciaki to zrozumieją i za miesiąc będą mogły z tego bezpiecznie korzystać. To są moje obserwacje innych ludzi, którzy tam po prostu istnieją. Ja się nie dziwię dzieciom, bo to jest coś wspaniałego, ale myślę, że większa kontrola tego terenu powinna nastąpić. Ja właśnie chciałam też na temat tego niezwykłego, prześlicznego, wyjątkowego placu zabaw w naszym pięknym parku. Mam nadzieję, że będzie na wiosnę kwitł i będzie cieszył oko wszystkich i wnuków, i dzieci, i babci, i dziadków, i również moich wnuków. Mój wnuk w niedzielę odwiedził ten plac zabaw, chociaż nie można było tam wejść. Wiedział o tym, że nie może wejść, ale proszę sobie wyobrazić, że od dobrych 2 tygodni dewastowany jest płot, który ma zabezpieczyć to niezwykłe miejsce dla dzieci. I wcale się nie dziwię, że tamte dzieciaki próbują te płoty prowizoryczne pokonać i z tego miejsca korzystać. Także w imieniu moim i Edyty i myślę, że przyszłych użytkowników bardzo proszę o naprawdę zabezpieczenie tego terenu. Bo szkoda, bo to jest naprawdę wyjątkowe, niezwykłe miejsce dla dzieci. Też chciałbym bardzo, aby jak najszybciej oddamy. Systematycznie prowadzimy rozmowy z wykonawcą, aby część tej inwestycji dokonał tzw. odbiór częściowy. On czeka w tej chwili na wydanie tej ostatniej warstwy, to warstwa podbudowy elastyczna. Takich biurek gumowych już jest wydana. W tej chwili są wzory tzw. FDM-u, czyli w kilku kolorach warstwy poszczególnych stref, dla tych najmniejszych, dla średnich dzieci, dla starszych. To w tej chwili jest wylewane. Parking z tyłu za tym placem zabaw jest praktycznie gotowy, można by częściowo go oddać i tam by mogli rodzice czy też dziadkowie pozostawiać swoje pojazdy, natomiast na tym parkingu jeszcze wykonawca trzyma część jakby elementów do wbudowania, choćby takich jak ławki czy kosze, a wzdłuż samego placu zabaw przebiega główna arteria tego parku, gdzie dowożone są materiały na inne części budowy. Natomiast jak tylko będzie to możliwe, wierzę w to, że to nastąpi w najbliższych dniach, może w najbliższych parę tygodni, to jeszcze tej jesieni nasze pociechy z miasta będą mogły korzystać z tego placu zabaw, więc nie będzie to na wiosnę, jak to Pani Radna powiedziała, tylko jeszcze w listopadzie. I myślę, że to w pierwszej